Do nietypowego wypadku doszło w sobotni wieczór 15 marca około godziny 22:30. Dwa zastępy jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej wydobywały poszkodowanego mężczyznę, który spadł z drabinki przy elektrowni na moście granicznym. Z wiadomości, jakie przekazali naoczni świadkowie, wynika, że ów mężczyzna postanowił zejść około 10 metrów w dół po drabince prowadzącej do turbin po zobaczoną wcześniej rybę. W pewnym momencie mężczyzna stracił równowagę i spadł w kanał, gdzie wypływa woda z turbin. Na szczęście zasuwy turbin były zamknięte, co pozwoliło funkcjonariuszom Straży Pożarnej zejść na dół i przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyć poszkodowanego w bezpieczne miejsce, gdzie czekali już ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego. Na czas akcji most graniczny został zamknięty. Jak widać, wyobraźnia ludzka nie zna granic. Miejmy tylko nadzieję, że ten młody człowiek wyciągnie z tego wnioski i następnym razem najpierw pomyśli, zanim na cokolwiek się zdecyduje.